Dzień dobry, zapraszam na briefing wideo do maklerskiego TMS Brokers. Mamy wtorek, 19 stycznia. Ja nazywam się Konrad Białas i zapraszam do dzisiejszej analizy. Pierwsza rzecz, kalendarz makroekonomiczny. Kluczowe wydarzenie tego dnia, czyli dane z Chin, już za nami. Zwraca uwagę niewielkie odchylenie in minus, jeżeli chodzi zarówno o dynamikę PKB za czwarty kwartał, jak również grudniowe odczyty produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Niemniej jednak te odczyty, choć są słabsze od prognoz, to i tak patrząc, jak wygląda sentyment na rynkach i szczególnie jak on jest skoncentrowany na Chinach, jak on jest pesymistyczny, takie niewielkie odchylenie należy traktować jako pozytywny impuls i tak mniej więcej to też rynki odebrały. Jest nieco słabiej, ale zbyt bardziej dramatyczne oczekiwania rynkowe sugerują, że te odczyty w miarę są odbierane pozytywnie. Dalej w kalendarzu inflacja z Wielkiej Brytanii nie powinna mieć większego wpływu na funta z uwagi na to, że jego problemy, a dokładnie słabość brytyjskiej waluty bardziej skupiona jest na spekulacjach, czy Brexit przyniesie wyjście, referendum, przepraszam, w sprawie Brexitu przyniesie wyjście Wielkiej Brytanii ze strefy, z Unii Europejskiej, czy też nie, i to tak naprawdę najmocniej w tym momencie odciska się na notowaniach funta, nie dane makro. Tutaj dzisiejszy odczyt ma nikłe szanse, żeby zmienić nastawienie Banku Anglii. Rynek w tym momencie wycenia, że pierwsza podwyżka w przypadku Banku Anglii może nastąpić dopiero na jesieni 2017 roku. Naszym zdaniem niewykluczone jest, że przepraszam, w drugiej połowie tego roku sytuacja poprawi się na tyle, że wskaźniki makro oraz zdjęcie ryzyka Brexitu będą skłaniać Bank Anglii do podwyżek stóp procentowych, ale to jeszcze nie moment, w którym należy wyceniać siłę funta, także ewentualne tutaj próby umocnienia GBP USD po danych prawdopodobnie dosyć szybko spotkają się z naporem podaży, na co trzeba zwracać uwagę. O godzinie 11 inflacja CPI ze strefy euro jest finalnym odczytem wstępnych danych sprzed 2 tygodni, więc nie będzie miała dużego wpływu na rynek. Indeks ZEWT, jest to indeks nastrojów analityków, inwestorów instytucjonalnych i w obliczu ostatnich spadków na giełdach raczej trudno oczekiwać, aby te indeksy obroniły po poziomy z grudnia, także spadek jest oczekiwany zarówno w przypadku oceny bieżącej, jak i oceny perspektyw. Po południu, a dokładnie późnym wieczorem zwracać uwagę będą dane o inflacji z Nowej Zelandii, szczególnie uczulam na inflację rok do roku na poziomie 0,3%. To będzie punkt odniesienia, który tak naprawdę zadecyduje, w jakich nastrojach Kiwi będzie kończyć ten dzień, ale do tego tematu jeszcze wrócę. Wracając jeszcze na chwilę do dynamiki PKB z Chin, odczyt na poziomie 6,8% za czwarty kwartał plasuje wzrost w całym roku na poziomie 6,9%, jest to najsłabszy odczyt od 25 lat. No niemniej jednak mamy stopniowe, aczkolwiek powolne osłabianie dynamiki PKB w Chinach. Natomiast no, trzeba się liczyć z tym, że Stany, kiedy chińska gospodarka wzrastała 14%, są już dawno za nami, strukturalne zmiany, odejście od wzrostu podsycanego inwestycjami infrastrukturalnymi, przepraszam, to te czasy już są za nami. Władze chińskie chcą przemodelować gospodarkę na bardziej opartą o konsumpcję i sektor usługowy i to będzie się wiązać z tym, że ta dynamika będzie słabnąć. Dla nikogo nie stanowi to niespodzianki, kwestia tylko, czy ten spadek będzie gwałtowny, czego rynki najbardziej się boją, czy jednak powolny. Na razie widać, że ta ścieżka jest dosyć łagodna, także to powinno w jakimś sensie studzić niepokoje związane z Chinami i mniej więcej tak też reaguje rynek walutowy. Kurs AUD/JPY jest tu najlepszym barometrem oceny chińskich danych. Z jednej strony jen umacnia się, kiedy te nastroje są negatywne, szczególnie na rynku azjatyckim, natomiast dolar australijski, dla którego Chiny są głównym odbiorcą eksportu, szczególnie związanym z metalami przemysłowymi, to wszystko powoduje, że aut czuje się lepiej, kiedy ocena Chin rośnie na rynkach finansowych. Także po wstępnej, dosyć negatywnej reakcji na odczyty nieco słabsze od prognoz, ogólna wymowa danych przekonała, że jednak mieliśmy odbudowę apetytu na ryzyko. Także gdyby te nastroje się podtrzymały i handel w Europie ani w Stanach tego nie zakłócił, no należy liczyć, że to odbicie na aut JPY będzie mocniejsze. Tutaj także
Natomiast trzeba zwracać uwagę, że takie próby odbicia obserwowaliśmy w ostatnich dniach, w zeszłym tygodniu na przykład chociażby ze dwa razy, także trzeba być ostrożnym, że mimo to, że tak jak tutaj 14 stycznia mieliśmy odbicie, to później kolejnego dnia dosyć mocne załamanie sentymentu nastąpiło, także nadal trzeba ostrożnie podchodzić, gdyż rynki jeszcze nie są do końca przekonane, czy ostatnie spadki się już zakończyły, czy dopiero mamy przerwę. Także ostrożne podchodzenie do handlu to jest myśl przewodnia na dzisiaj i prawdopodobnie na resztę tego tygodnia. I teraz powracając do tematu dolara nowozelandzkiego, patrząc jak wyglądała sytuacja na kursie NZ do USD w czwartym kwartale, mieliśmy tutaj systematyczny wzrost z niewielką przerwą, ale tutaj mamy początek października do końca grudnia, mieliśmy systematyczny wzrost kursu, co oznacza, że siła waluty bardziej importuje deflację niż inflację, natomiast przy systematycznym spadku cen ropy naftowej od początku października do grudnia powoduje, że ten składnik inflacji na pewno będzie działał negatywnie na ten wskaźnik, stąd większe są ryzyka, iż dzisiaj wieczorem odczyt inflacji w Nowej Zelandii zaskoczy in minus. Niezależnie jak będą kształtować się nastroje na rynkach globalnych, jest szansa na to, że dolar nowozelandzki po danych będzie słabszy, także w naszym odczuciu ewentualne tej próby w kolejnych godzinach utrzymania się podejścia NZ do USD w okolice 64,80-65 mogą być dobrym miejscem do taktycznego zajęcia krótkiej pozycji w oczekiwaniu, że te dane wieczorem będą słabsze i będą podsycać oczekiwania, że na kolejnym posiedzeniu Bank Centralny Nowej Zelandii dokona kolejnej obniżki stóp procentowych. I na koniec rzut oka na krajowy rynek. Wczoraj stabilizacja nastrojów, po części związana z tym, że w Stanach mieliśmy święto, obchody dnia Martina Luthera Kinga i rynki były zamknięte. Ta stabilizacja pomogła złotemu. Gdybyśmy mieli kontynuację tej panicznej wyprzedaży, przepraszam, jaka miała miejsce w piątek i to samo miałoby się dziać w poniedziałek, no w takich nastrojach perspektywy złotego byłyby dużo gorsze i ryzyko wyjścia powyżej 4,50, a nawet 4,55 byłoby realne. Natomiast stabilizacja skłoniła szybki kapitał spekulacyjny, który sprzedawał złotego tuż po decyzji agencji S&P obniżce ratingu. Ten kapitał uznał, że ta stabilizacja skłania go do zamknięcia tych pozycji, stąd mieliśmy cofnięcie euro złotego w rejon 4,44-4,45. Natomiast no, wrażliwość złotego w najbliższych dniach, szczególnie na wahania zewnętrznego sentymentu, pozostaje asymetryczna z większą reakcją na gorszy sentyment i osłabienie złotego, aniżeli tutaj jakieś większe szanse na umocnienie. Na ten moment, jakkolwiek sentyment pozostanie dobry, to sprzedawanie złotego, granie na to, że kolejne agencje mogą obniżyć rating lub spór z Unią Europejską polskiego rządu będzie się zaogniał. Przy pozytywnych nastrojach sprzedawanie złotego w tym wypadku byłoby trochę graniem przeciwko trendowi przy poprawie wzroście apetytu na ryzyko na aktywa z rynków wschodzących. Natomiast raczej jeszcze to nie skłania, żeby tą taniego złotego wykorzystywać do zakupów. Także no jeszcze wiele wody upłynie, kiedy te nastroje na rynkach poprawią się do tego stopnia, że dla inwestorów tani złoty będzie w końcu okazją do zakupu. Także na ten moment no poziom 4,40 jest tym pierwszym technicznym wsparciem, którego dopiero przełamaniem dawałoby szansę na jakieś dalsze zejście euro złotego na niższe poziomy. Natomiast póki ten sentyment na rynkach globalnych jest kruchy i fundamenty polskiej gospodarki jeszcze nie przemawiają tak silnie, nie przebijają się przez to podwyższone ryzyko polityczne, ciężko spodziewać się, aby euro złoty zjechał na niższe poziomy w dość szybkim tempie. Wczoraj zrewidowaliśmy nasze prognozy dla euro złotego na koniec pierwszego kwartału do 4,35. Jest to naszym zdaniem zachowawcza prognoza opierająca się na podwyższonym ryzyku politycznym i jeszcze zbyt wczesnym momencie, aby dane makro zaczęły przemawiać na tyle solidnie, podkreślając solidny wzrost, wysoki wzrost gospodarczy i szanse na realizację planów budżetowych z zachowaniem deficytu budżetowego poniżej 3% PKB, aby to przekonało rynek, że w konsekwencji decyzja S&P o obniżce ratingu była niesłuszna i można wracać z powrotem z kapitałem na rynek złotego. Na razie wyczekujemy, liczymy na stabilizację sytuacji i wsparcie ze strony pozytywnych nastrojów
zewnętrznych, natomiast to jeszcze nie wyrokuje, że złoty będzie dosyć gwałtownie się umacniał. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do śledzenia informacji na nonstoptms.pl.